dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprus, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt i będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje. Amen. Jest napisane i słowo nie może się zaprzeć, że jesteśmy winni w wielu rzeczach. Nie ma ani jednego człowieka, który byłby sprawiedliwy, i żaden człowiek nie jest warty słowa, godny słowa. Jest coś pewnego, że serce ludzkie, tak jest napisane w Słowie Bożym, jest najzdradliwsze nade wszystko i najprzewrotniejsze. I prowadzi nas do dróg nieprawości i bezbożności. I to jest człowiek. Czy to nam się podoba, czy to się nam nie podoba. Takimi jesteśmy. To, co się urodziło z ciała, jest ciałem. Czyli chodzenie jest cielesne. I również jest bardzo ważne, abyśmy znali, że przyszłość człowieka nie kończy się ze śmiercią ludzką. Przyszłość człowieka jest kontynuowana na wieki wieków. Odwołażę się i powiem, że człowiek jest skazany, tak go stworzył Bóg, aby istniał wiecznie. Nie może zostać przerwane istnienie człowieka. I w dodatku Słowo Boże zapewnia nas, że jest pierwsza śmierć, czyli oddalenie ciała od duszy, ale jest druga też śmierć, i to jest gorsza śmierć, oddalenie człowieka od obecności Boga. I w taki sposób człowiek niestety dlatego, bo z serca wychodzą wszystkie wyniki życia jego i jest napisane i słowo nie może się zaprzeć, że serce nasze oszukuje nas, jest podstępne bardziej niż wszystko inne i zepsute. I wynik tego jest, że człowiek żyje, tak jak mówi Słowo Boże, między chwastami i cierń. Tak jest stworzony człowiek. Aby żył między chwastami, i chwastami mogą być ci, którzy są blisko nas, sytuacje różnego rodzaju.
nasi krewni, nasi współpracownicy i chwastwo, wszystko co inne może prowadzić człowieka do męki. Chwasty wzrastają i pokrzywy jeszcze bardziej. I człowiek jest skazany w tym życiu, aby chodził między chwastami i pokrzywami, które go ranią i męczą. Ale gorszą rzeczą ze wszystkiego jest, że to, co się stanie po śmierci, bo raz jest dane człowiekowi, aby umarł, po tym nie ma nic innego jak sąd Boży. Jaką poważną rzeczą jest, abyśmy znali, że człowiek z natury jest dzieckiem gniewu. I jeszcze bardziej dzieckiem zguby, bo jest prowadzony i jest kierowany, bo Bóg tak to wszystko stworzył, bo ma trójcową naturę, jest prowadzony przez pożądliwości ciała. Ciało pragnie, pożąda grzech, od pożądliwości oczu i pragnie inne rzeczy, serca i odpychy życia. I tak jak mówi Słowo Boże, że pysznym Bóg przeciwstawia się. Bóg jednak, który stworzył człowieka, jest dobrotliwy, jest miłosierny, jest litościwy, jest święty, jest doskonały, jest tym, który mieszka w wieczności, jest wszechmogącym Bogiem, którego żaden z ludzi nie widział. Ale ten Bóg powiedział, stwórzmy człowieka na obraz i na podobieństwo nasze. Ale człowiekowi się nie udało. Nie udało się co do na obraz, ale i w tym też się mu nie udaje, bo pokazuje obraz zupełnie inny od uświęcenia Boga, ale i co mu się nie udało w ogóle na podobieństwo. Czyli nie ma nic wspólnego ze wszechmogącym Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym, co do podobieństwa. Człowiek, który jest dzikim psem, dzikie cechy ma, czarodziejem, jest czarodziejem, zajmuje się duchownymi rzeczami, które są poza wolą Boga, przetecznikiem, w zupełnie wylaniu się grzechu, zabójcą, podoba mu się, aby nienawidził, bawuchwalcą, uwielbia inne rzeczy oprócz Wszechmogącego Boga i na koniec i najgorsze ze wszystkiego jest, że miłuje i czyni to, co jest kłamstwem. Co do pożądliwości ciała, miłuje i czyni kłamstwo, zmienia swoje cechy i co do pożądliwości oczu, jest fałszywy, jeszcze bardziej w pysze życia nie ma nic wspólnego z prawdą. Powtarzam więc, Bóg jednak go stworzył, aby był sprawiedliwy i dobrotliwy. I Bóg dobre ma myśli o człowieku, dobre plany ma
o człowieku i dlatego wyznaję sam. Umiłowałem Cię człowiekowi miłością wieczną, wieczną. Nie miłością, miłością wieczną. I miłość wieczna jest czynną miłością. Pociągnąłem Cię, zaprosiłem Cię poprzez miłosierdzie. Jesteś teraz blisko mnie i od tego momentu zaczyna się dzieło Boże w życiu człowieka, aby zmienił człowieka z psa, dzikiego psa, z wypełnienia się w grzechu, w owieczkę pastwiska Pana, z wiarą, bo jak uwierzysz w swoim sercu, że Bóg Ojciec umiłował Cię wieczną miłością i tak bardzo Cię umiłował, że nie było Mu szkoda swojego Syna, ale wysłał Go, aby stał się przekleństwem, aby zapłacił jako Baranek Boży za Twoje grzechy, wtedy Bóg zmienia wszystko i stwarza nowe sytuacje, wszystko nowe. Nie wykorzenia chwastów, nie wyzwala Cię z pokrzyw, ale to, co czyni Bóg, wyciąga Cię z chwastów i z pokrzyw i prowadzi Cię do Jego obecności. Ale jest jeden bardzo ważny warunek. I tym warunkiem jest, że Bóg nie zadziała, jak nie poprosisz Go o to. Proście i będzie Wam dane. Jak nie prosicie, nie będziecie mieli. Dlaczego? Bo tak chce Bóg. Tak zdecydował Bóg. Dlaczego tak zdecydował? Bo tak Go stworzył, aby wybierał i aby odrzucał. I ważnym pytaniem jest, co chcesz? Czym jest to, co chcesz? Czym jest to, co Ci się podoba i czym jest to, co decydujesz? Powtarzam. Co Ci się podoba, co chcesz i co decydujesz? I tyczy się Bóg do Trójcy człowieka. I to nie jest tylko raz. I to jest w każdej chwili. Wszystko zaczyna się od chwili, jak bierzemy w nasze ręce Słowo Boże i jest nam objawiane przez Słowo Boże, że istnieje czas przychylny, jest dzień zbawienia. I ile jeszcze jesteś w tym życiu, Bóg daje Ci okazję, abyś poprosił, proście i będzie Wam dane, szukajcie i znajdziecie, abyś poszukał Pana i Pan Ci się objawi. I powiem to poprawniej, tak jak to mówi Słowo Boże, abyś wzywał Pana i Bóg Ci się objawi. To nie jest tylko raz, że weź, zwierz Go. Zawsze będzie pierwszy raz, oczywiście, ale musisz przez cały czas to czynić. Na podstawie Słowa Bożego. Proście, szukajcie Pana. Ile można Go znaleźć, bo przyjdzie chwila, że nie będziesz mógł Go znaleźć. Zakończy się wszystko. I dzisiaj więc niech to będzie nowy początek dla naszego życia. Nowe życie szukania i wzywania przez cały czas. Bo Bóg, człowiek jak przybliży się do Boga, musi znać z całą pewnością, że Bóg jest tam, gotowy, aby Cię wysłuchać.
i staje się zapłatą i odpowiada z zapłatą wielką tylko dla tego, który go szuka i wzywa. I uwaga, nie ten, który wzywa od niego inne rzeczy, ale wzywa i szuka osobiście jego, a nie inne rzeczy. Czyli Bóg chce, abym wzywał i szukał osobisty związek z Bogiem Ojcem w imieniu Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego. Teraz, ile jest czas przychylny, ile jest dzień zbawienia, ile jest to możliwe, aby można znaleźć Pana przez tego człowieka, który go szuka i wzywa przez cały czas i który go wzywa imię Pana, bo w pewnym momencie będzie to niemożliwe. Bóg niech nas zachowa. I kiedy Pan jest z daleka, jak jest między Bogiem a człowiekiem, wielka otchłań, czyli nasze grzechy. I ile idziemy w pokazaniu, w wyrażaniu, w dziele bezbożności i niesprawiedliwości, tyle Pan staje się daleki i jest bardziej trudniej, abyś go wezwał i znalazł. Bo warunkiem, abyś szukał Pana, i abyś go znalazł, i abyś wzywał imię Pana, i aby był blisko, jest, że bezbożny porzuci swoją drogę, sposób, w który żyje. Idąc sposób, w który żyliśmy, i idąc po drodze, którą Ty wybrałeś, i pewną rzeczą jest, że będziesz go szukał, ale go nie znajdziesz. Będziesz go wzywał, ale nie będzie blisko Ciebie. I szczególnie, jak w porządliwościach Twoich jest nieprawość, przekroczenie i grzech. Czyli jest bardzo ważną rzeczą umiłowanie w Panu, abyśmy znali, że Bóg jest blisko człowieka, który porzuca swoją drogę bezbożną, swoje pożądliwości, nieprawości. Czyli upamiętuje się, pogotuje. Nie możesz szukać Pana, jak nie ma wcześniej prawdziwej pokuty i nawrócenia do Pana. Nie możesz go znaleźć, nie będzie Cię wysłuchiwał. Jest bardzo daleko od Ciebie. Musi się do Niego przybliżyć, aby się przybliżył. I aby się przybliżył, musisz najpierw podporządkować się Bogu. Po drugie, musisz przeciwstawić się diabłowi, który ci przeszkadza, z myślami, ze strzałami rozpalonymi, diabelskimi, z namowami diabelskimi. I jak przeciwstawisz się diabłowi i odejdzie, jak nie przeciwstawisz się, nie odejdzie. Jak nie powiesz, idź precz, szatanie, ja jestem Pana, nie odejdzie. Jak nie odejdzie, nie możesz się przybliżyć do Boga. Jest to przeszkoda między Tobą a Jezusem Chrystusem. Jak przeciwstawisz się diabłowi, odejdzie. I wtedy będziesz mógł naprawdę przybliżyć się do Boga. I najważniejszą rzeczą jest, że będzie Bóg się mógł przybliżyć do Ciebie. I od tego momentu wszystkie rzeczy się zmieniają. I przychodzi teraz Bóg, aby nam pokazał przyczynę naszej męki, ale i jak można zdobyć całą poprawę. Przyczyna trudności są chwasty i pokrzywy. To jest, że nie wzywamy Pana, ile można go znaleźć, i nie wzywamy imienia Pana, aby był blisko nas. Ale podstawową rzeczą jest,
że nie oczyszczamy naszej drogi poprawnie. Nie prosimy Boga, aby była oczyszczona nasza droga, byśmy się przybliżyli do Boga. Chcę, bracia i siostry, coś zrozumieć, co jest bardzo ważnego. Naprzeciwko Ciebie jest droga pełna pokrzyw, chwastów, octów, kamieni i przeszkód. I naprzeciwko Ciebie, na koniec tej drogi, jest Wszechmogący Bóg, który oczekuje na Ciebie. I pytaniem jest, mogę iść dalej, mogę dotrzeć do Boga. I tej drogi nie można przejść, bo jest zatorowana. To jest i sytuacja na tej drodze jest bardzo straszna, aby się przybliżyć do Boga. Nie możesz. Jest coś pewnego. Nie możesz sam. I Pan ci mówi, chodź. I ty mówisz, nie mogę. Istnieją dwa sposoby, abyś mógł przybliżyć się do Ojca, do Jego tronu, do tronu łaski. Pierwszy sposób jest dobry. Jest, abyś się pomodlił, aby Pan oczyścił Twoją drogę. Panie, proszę Cię, tylko Ty możesz, ja tego nie mogę zrobić. Jezusie Chrystusie, proszę Cię, idź pierwszy w moim życiu i oczyść moją drogę. Idź pierwszy, Panie Boże, tylko Ty możesz oczyścić moją drogę, abym ja mógł iść za Tobą i abym dotarł. Jest to możliwe. I to mówi Bóg przez Jezusa Chrystusa. Bez mnie nic nie możecie zrobić. Ale jednak, jak myślałem nad tym i zacząłem się modlić, mówi Bóg, jest tak samo jeszcze inny sposób. Nie ma. Myślałem, jest też jeszcze inny sposób. I pokazuje mi jeden werset. Ci, którzy oczekują na Pana, będą odnawiać swoją moc, zostaną im dane pióra i dotrą od razu skrzydła i dotrą od razu do tronu Bożego. Nie jest potrzebne, abyś walczył, mógłbym powiedzieć. Nie jest potrzebne, abyś szukał, mógłbym powiedzieć, to jest potrzebne, ale jest jedna tajemnica. Wszyscy upadną na duchu w tym staraniu, aby dotrzeć na drugą stronę. I mocni, i wyborni, i młodzi, i wierni, wszyscy upadną na duchu, bo między nimi są zaproszeni, ale jest mało wybranych. I przychodzi teraz inny sposób, jedyny sposób, który może Cię zmienić w orła. Może dać Ci skrzydła orła. I wtedy nie będzie żadnej przeszkody. I w dodatku droga jest pod górkę. Droga jest smutna, trudna. I aby ją oczyścił Pan, jest to daleka droga. Uda się Panu na koniec, z pomocą Chrystusa oczywiście, ale jest wielka trudność, wielka męka, a Bóg ma ten
piękny sposób, jedyny sposób. Pamiętam, przed wieloma laty pokazał mi, znajdowałem się w wizji i starałem się wejść na szczyt góry i tam była obecność Boga. Miałem moc. Była trudna ta droga, ale ja szłem szybko, udawało mi się i wchodziłem szybko, ale patrzyłem się na szczyt i mówiłem, to jeszcze jest daleko. I kontynuowałem, szłem, patrzyłem się dalej, daleko było. I mówię, nie zdążę, nie dotrę do końca. I słyszę jeden głos. Nie w taki sposób, inaczej. I nie zrozumiałem tego. I w tamtej chwili przyszły dwie turbiny na moje plecy i usłyszałem dźwięk. I w jednej sekundzie znalazłem się przed tronem Pana. Dzisiaj jednak mi coś pokazał innego Pan. Że to tak jest czynne nie dzięki mocy, ani dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi. Ale pytaniem jest, komu się to dzieje i kiedy się to dzieje. I odpowiedzią jest, według mojego uniżonego poglądu, wielka i wzruszająca. Apostoł Paweł mówi, dobry bój bojowałem. Drogę moją zakończyłem, wiarę moją zachowałem i teraz mi nie zostaje jak tylko wieńce sprawiedliwości, ale nie mi, ani nie tym, którzy będą walczyć w dobrym boju i zakończą swoją drogę i zachowają swoją wiarę, ale tym, którzy miłują i oczekują z całego swego serca porwania Kościoła. To jest szczególny człowiek. To jest szczególna sytuacja. Nie ma znaczenia, jaki dobry i jaki zły jesteś. Powiem to lepiej. Jaki dobry chrześcijanin i jaki zły chrześcijanin jesteś. To, co ma znaczenie, jest, abyś umiłował porwanie Kościoła. To możesz. Ja myślę, nie mogę. Ale może Pan wypełnić moje serce miłością do porwania Kościoła i wtedy dostanę te dwie turbiny. Mogę. Nie ja, ale Pan. Mogę. Nie ja, ale z mocą Ducha Świętego. I wtedy chwasty nie będą miały znaczenia, ani pokrzywy, ani kamienie, ani trudna i smutna droga pod górkę. Nie będzie miała żadnego znaczenia. Oczywiście wąska jest brama, oczywiście smutna jest droga, która prowadzi do Królestwa Niebios, ale jest jedna tajemnica. I tajemnicą jest moc Ducha Świętego dla tych, którzy naprawdę wzywają Wszechmogącego Boga przez Wszechmogącego Boga, aby wypełnił ich serce miłością do porwania Kościoła. I wyznaję, że ja w taki sposób się nie modliłem nigdy. Teraz jednak zmieniło się wszystko. W moim sercu, w moim życiu, w mojej duszy. I mówię, Panie, ja to zwiastowałem, ja to słyszałem, ja to wierzyłem w to, ale nie zrozumiałem tego dobrze. Jaką ważną rzeczą jest i jaką zmianę Bóg decyduje dla człowieka, który widzi i przygląduje się, który słyszy, ale i rozumie. Co widzi
i przyglądaje się. Miłość Boga Ojca, łaskę Chrystusową i społeczność Ducha Świętego nie jest możliwe, aby zostawił mnie, abym się męczył. Bóg, który jest miłością, Chrystus, który umarł za mnie i pocieszyciel, który walczy o mnie. Jest sposób. Kiedy? Jak zrozumię, że ja niestety jestem człowiekiem marnym i znikomym. Ja niestety jestem człowiekiem nic nieznaczącym. Ja niestety jestem człowiekiem grzesznikiem. Jestem grzesznikiem. W wielu rzeczach jesteśmy winni. Może żeśmy tego nie zrozumieli, ale powiedzmy prawdę, że wszyscy to rozumiemy. Nasze błędy, nasze grzechy, nasze niepokoje, nasze strachy, nasze troski, które nas burzą, bo jesteśmy ludźmi nic nieznaczącymi. I przychodzi teraz Bóg i mówi: ja mogę Cię zmienić w jednej chwili. W męża wiary, mocy, w męża Ducha Świętego. Dam Ci skrzydła orła. Będziesz latał na wysokościach ponad wszystko. I pamiętam raz, przed wieloma laty, dał mi Bóg skrzydła i latałem na wysokościach. Latałem na wysokościach. Mówię, jaka to piękna rzecz. I patrzę się na dół i patrzę orły, które latały pode mną. I mówię, o, ja latam nawet wyżej nad orłami. W tym, co Bóg chce nam podarować w tych ostatecznych dniach, jest, abyśmy zrozumieli, że myśli Boże nie mają nic wspólnego z naszymi myślami. Pomimo, że mogą być to święte nasze myśli, nie ma nic wspólnego, ale to musimy zrozumieć głęboko w naszych sercach, że myśli Boga nie mają nic wspólnego z myślami ludzkimi. Oczywiście nie chcemy grzechu, nie chcemy nieprawości, bezbożności, przekroczenia, chcemy uświęcenia, chcemy obecności Boga, ale jednak Twoje myśli, cokolwiek byś nie chciał, nie są myślami Bożymi. I Twoje drogi, Twoje decyzje nie jest to, co zdecydował Bóg o Tobie. Nic wspólnego. I w dodatku, jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak drogi Pana są wyższe niż drogi Wasze. Czyli jak odległe są niebiosa od ziemi, tak odległe są nasze decyzje, nasze myśli. To, co, o co się staramy, tak są odległe od dróg Pana. I ile niebiosa są odległe od ziemi, tak są odległe myśli Boga od naszych myśli. To są bardzo ważne rzeczy, abyśmy zrozumieli, bracia i siostry, bo jak nie zrozumie tego, wtedy będę chodził w wyobraźniach i będę mówił, że to mówi, tego chcę i koniec, tak jak naprawdę. Stało się to ze mną dzisiaj. Ja wierzyłem głęboko w moim sercu, że dotrę tam, jak
Pan otworzy drogę, oczyści drogę. To jest napisane w Słowie Bożym. Ja idę przed Tobą, ja oczyszczę drogę, a Ty idź po moich śladach. I wierzyłem w to, że to jest sposób. To jest metoda, abym dotarł tam do góry. W górę. I tak jak mi pokazał przed wieloma laty. Mam moc. Uda mi się wejść tam na górę. Biegłem na górze. Nie byłem zmęczony. Była trudna droga, ale ja biegłem pod górkę. Ale biegłem, biegłem, patrzyłem się. Było bardzo daleko. Jest potrzebą, abyśmy zrozumieli, że to, o co chcemy i staramy się, to nie jest to, co Bóg stara się dla nas. Jak tego nie zrozumiemy, wtedy nas Bóg wyciągnie z męki, z fastów i octów, ale powiemy, wejdziemy sami na inną drogę, trudną drogę, według naszego wyboru. I ta trudność jest większa, męcząca i być może jest niemożliwa. Może nam się udać. Pawłowi się to udało na tej drodze. Ale Paweł był Pawłem. Pawłowi się udało, apostołowi. Bóg jednak przychodzi i mówi: Ty, Jorgo, ja to mówię. I Bóg mi mówi, nie powiedział mi tego Bóg, ja to mówię. Ty, Jorgo, wątpliwe jest, czy ci się uda. Ta droga jest trudna. I później pomyślałem, na krzyż Pawła, co przeszedł przez Paweł, idąc po tej dobrej walce. Ja, co mam powiedzieć? I dlatego Bóg, który nas miłuje, przychodzi i mówi nam: wieniec sprawiedliwości ty weźmiesz, ale z łaski, przez wiarę w moje słowo, wykorzystując moją miłość, ufając mojemu słowu, bo moje słowo, tak jak deszcz i śnieg spada z nieba i czyni ją urodzajną i daje ziarno i w taki sam sposób moje słowo spada na dobrą i żyzną ziemię, czyli do Twojego serca, jak jest nim, i tam wyda owoc stokrotnie. Czyli naprawdę, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, ale tylko dzięki mojemu Duchowi, mówi Pan Zastępów. Amen. Chwała. Panie, dziękujemy Ci.